to się tak. No, więc... Tak. Ambasador ma. My jeszcze nie mamy. Ale... O! Aha, na zewnątrz. Tak. O, tak. No, jeżeli się nas no. Cześć, proszę. W imieniu organizatora 9. edycji Kiermaszu Wydawców Katolickich w Katowicach, Księgarni Świętego Jacka, z wielką radością, bo to dla nas naprawdę duży honor i wyróżnienie, pragnę wszystkich Państwa przywitać na wydarzeniu szczególnym. Gościem naszego kiermaszu jest osoba wyjątkowa, Jego Eminencja ksiądz kardynał Dominik Duka. Witamy ślicznie pośród nas Jego Eminencję. Witamy gospodarza całej tej naszej uroczystości, naszego metropolita, arcybiskupa Wiktora Skorca. Cieszymy się, że tak jak zawsze na każdym kiermaszu jest pośród nas ksiądz arcybiskup Damian Zimoń. A teraz, żebym się już nie wysypał, zostawię Was w rękach fachowców. I bardzo się cieszę, że ten ciężar na siebie i prowadzenia, i przedstawienia naszych miłych gości wziął pan doktor Andrzej Krajewski z Gościa Niedzielnego. Serdecznie witamy, panie Andrzeju. Dziękuję bardzo. To zaszczyt prowadzić tak znakomite spotkanie. Gościmy wyjątkowego kapłana, księdza kardynała metropolitę praskiego, który też przybywa w związku z wyjątkową okolicznością, bo z pielgrzymką piekarską. Zapewne wszyscy Państwo wiecie, piekary są mocno związane z Pragą, ponieważ to od, jak powiem, cudownych wydarzeń związanych z tym obrazem w Pradze i w Hradec Kralowe, skąd ksiądz kardynał też pochodzi, związana jest międzynarodowa sława tego obrazu, więc można się dziwić, że dopiero teraz metropolita praski jest w Pradze, ponieważ ta pielgrzymka i ta Matka Boska piekarska jest w jakimś sensie również praska. To warto tutaj podkreślić. Mamy w osobie księdza kardynała nie tylko wybitnego kapłana, odnowiciela Dominikanów po 1989 roku, ale też niezwykłego świadka epoki. Człowieka, który dojrzewał do kapłaństwa w czasach komunizmu, którego wierność Kościołowi musiała być opłacana wielką ceną. W przypadku księdza kardynała to była cena więzienia, aresztowany za nielegalną działalność duszpasterską bez zezwolenia państwowego. Został skazany i pół roku spędził w więzieniu. Tam między innymi wśród innych więźniów w więzieniu w Pilsnie spotkał znanego wtedy dysydenta i literata Wacława Havla. I tam doszło do tego nieoczekiwanego spotkania kościoła podziemnego z ruchem dysydenckim i to zaowocowało ich głęboką przyjaźnią i myślę wielkimi pytaniami religijnymi, które stawiał później prezydent Czechosłowacji, później Czech, a jednocześnie intelektualista i człowiek, który niewątpliwie stał się jedną z twarzy końca XX wieku. Więc mamy w osobie księdza kardynała również świadka historii, poruszającej historii. Towarzyszą trójka znakomitych gości, począwszy od pana ambasadora Jacka Balucha, który pojechał jako reprezentant już suwerennej Rzeczpospolitej na placówkę do Czechosłowacji. Tam przygotowywał jeden z układów tworzących fundament polskiej polityki zagranicznej. To był układ, który nie bez kozery w nazwie miał słowo solidarność. Rzadko się składa, aby w aktach międzynarodowych wpisywano coś więcej, aniżeli taką rutynową nazwę, ale ten akt był rzeczywiście czymś wyjątkowym, budując sojusz, zwany później Grupą Wyszehradzką, który odegrał wielką rolę w wyprowadzeniu nie tylko Polski, ale z Europy Środkowej, z komunizmu, z wychodzeniu z Układu Warszawskiego, z wychodzeniu z RWPG. I pan ambasador był jednym z ważnych architektów tej polityki. Polityki z Polski suwerennej, która pokazywała, że oparcie dla jednym z ważnych punktów odniesienia do tej polityki powinna być Europa Środkowa.
Ojciec Tomasz, brat zakonny księdza kardynała, jako młody chłopak w 90 roku wcześniej pomagał Kościołowi Podziemnemu, a później pojechał do Pragi tuż po przełomie i razem z działającymi dotychczas pod ziemią oraz w nowicjacie czeskimi dominikanami rozpoczął odbudowę prowincji dominikańskiej w kościele świętego Ilii przy ulicy Husowej, przepiękna gotycka świątynia. Wielokrotnie miałem okazję tam bywać i widziałem, jak po prostu ta mała grupa dominikanów staje się potężną gromadką. Ojciec Tomasz jest też znanym publicystą, wiele lat współpracował z Gościem Niedzielnym, był wydawcą, był szefem wydawnictwa W Drodze Dominikańskiego. I wreszcie mój wspaniały redakcyjny kolega Andrzej Babuchowski, wybitny tłumacz, który doprowadził do tego, że wielka poezja mistyczna czeskiego poety Jana Zachradniczka w Czechach zakazana ukazywała się już w języku polskim w latach 80. Czesi znający język polski poprzez tłumaczenia Andrzeja dowiadywali się o twórczości swego jednego z najwybitniejszych poetów drugiej połowy XX wieku. Każdy z naszych tutaj gości odegrał istotną rolę w książce, o której promocja nas tutaj zgromadziła. Ksiądz kardynał opowiedział swoją historię i podzielił się swoimi refleksjami. Ojciec Tomasz zadawał pytania, Andrzej to przetłumaczył, a profesor Jacek Baluch opatrzył znakomitym wstępem, który sam w sobie jest bardzo ciekawym szkicem na temat jego oglądu Czech, kościoła czeskiego, a więc cała czwórka, tak powiem, dobrze zasłużyła sobie, aby być reprezentantem tej niezwykle ciekawej książki. Tradycja jest wyzwaniem. Dodam do tego, że brakującego tu jednej osoby, czyli Jarka Szubrta, dziennikarza katolickiego tydzielnika z Pragi. Też w jego osobie mamy postać niezwykłą, bo to jest Czech polonofil, świetnie mówiący po polsku, pisząc o polskiej tematyce, więc stworzyła się grupa ludzi znakomicie znających realia i polski, i Czech, i stąd być może ta książka ma wyjątkową wartość. Ale zanim przejdziemy do rozmowy na temat tej książki, chciałbym prosić zacnych gości, pana dyrektora Malickiego, pana dyrektora Kukowkę, księdza arcybiskupa, o wręczenie księdzu kardynałowi Nagrody Świętego Jacka Ślązaka. Dokładnie. Czcigodni goście, panie, panowie, jestem w bardzo trudnej sytuacji, bo za chwileczkę, jeżeli cokolwiek powiem, zostanie zweryfikowane w tej rozmowie, ale ośmielę się. Chciałbym powiedzieć, że kapituła naszej nagrody świętego Jacka przyznała swoje wielkie wyróżnienie jego eminencji księdzu kardynałowi Dominikowi Duce, uzasadniając to w sposób prosty. Pozwolę sobie tylko przeczytać to uzasadnienie. Za niezwykle głęboką, wnikliwą i wieloaspektową interpretację długiego trwania kultury chrześcijańskiej w wymiarze uniwersalnym i lokalnym. Pojęcie długiego trwania jest tutaj pojęciem bardzo ważnym, również dla historyka, dla ludzi, którzy badają wszystkie aspekty właśnie tego, co wiąże się z tą przestrzenią historyczną, którą się zajmujemy. Jego eminencja, ksiądz kardynał, przedstawił rzeczywiście wiele aspektów tego, co wiąże się właśnie z historią, ale i teraźniejszością. Bez historii trudno zrozumieć wiele spraw, które wiążą się z naszym tematem, który jest rzeczywiście sprawą niezwykle istotną. Mówimy o wymiarze uniwersalnym, ale równie ważny, a może nade wszystko, przynajmniej dla mnie, był ten aspekt lokalny. Chrześcijaństwo, kultura chrześcijańska w Czechach, to wciąż jeszcze dla Polaka rodzaj takiego spotkania trudnego. I dlatego też chcieliśmy właśnie nagrodzić eminencję księdza kardynała za to przybliżenie tego długiego trwania właśnie
również chrześcijaństwa, który wiąże się z tą lokalnością, o której mówiliśmy. Proszę wybaczyć, że nie ośmielę się głęboko wyjść. Czym jest tradycja w dziejach narodu oraz w dziejach Kościoła? To również nawiązując do słów pana profesora Malickiego o tym długim trwaniu historii, jest pytanie, jakie znaczenie ma tradycja, księże kardynale, chrześcijańska tradycja zarówno w życiu narodu czeskiego, jak i co z tej tradycji jest ciągle istotne dla życia współczesnego Kościoła w Czechach? Ja bym chciał podziękować za to ocenienie. Chciałbym najpierw podziękować za tą nagrodę. A przede wszystkim za postawę świętego Jacka. Za tą postać świętego Jacka. Ponieważ po nazwie Dominikanie święty Jacek, a błogosławieni się sławi. Dlatego, że dla nas, dla Dominikanów, święty Jacek jest błogosławiony przez sławę. To jak od Cyril Amedonii pro całą słowacką misję. To jest tak jak Cyril i metody dla całej słowiańskiej misji. A ponieważ się znaleźliśmy nyní w wielkim panteonu knihy, nie dovolím si hovořit tą mową polszczyzną, która jest tak jako na takowej... Dlatego, że znajdujemy się w wielkim panteonie książek, dlatego nie pozwolę sobie tutaj używać mojego języka polskiego. Mohu vás ujistit, že zítra to nebude přímo můj polský jazyk, ale otce Tomáše Vesadního, který přetlumočil můj homilí. Mohu povědět, že jutro ve všech těch v pěkách polských to nebude můj jazyk polský, který bude užíval, ale v mojím ojce Tomáša Tomáše. Já, když tady sedíme od toho stolu, popravit si s panem ambasadorem, profesorem. Kiedy siedzimy przy tym stole po prawej stronie, jak jest pan profesor ambasador Jacek Paruch. A po drugiej stronie otec Tomasz Dostatni. A po drugiej stronie otec Tomasz Dostatni. Mam dojem, że jesteśmy w Pradze przed 23 lety w refektarzu dominikańskim. Wydaje mi się, że jesteśmy w Pradze przed 20 laty w refektarzu dominikanów na podobnych spotkaniach. A w tym naszym konwentu się mówiło czeski, polski, słowenski i dalszym językiem. A w naszym klasztorze mówiono wtedy po polsku, po czesku, po słowacku i wielu innych językach. Także ten bardzo często mi stawało, jak przy słowenskich homilii, albo gdy się mówił polski, że się zamieniował. Bardzo często się zdarzało, kiedy mówiłem po polsku czy po słowacku, że zamieniałem słowa i idiomy. Ale stało się mi to niekiedy w czeskim. A zdarzało mi się to też, jak mówiłem po czesku. Mamy mówić o naszych społecznych korzeniach. Mamy mówić o naszych wspólnych korzeniach, chrześcijańskich korzeniach. Myślimy, że musimy przyznać, że 9. 10. stuleci. Muszę powiedzieć, że 10. 11. wiek to jest ono obdobie, kiedy nasze języki były bardzo bliskie. To jest ten czas, kiedy nasze języki były bardzo blisko siebie. Coś się projawuje w starych legendach, ale dokonce i w przekładu. Co przejawia się w starych legendach, jak i w tłumaczeniach Pisma Świętego w starochrześcijańskim języku słowiańskim. A wiemy, że i
po té stránce historické, politické, jsme velmi často se nalézali ve společenství do jisté míry jednoho státního útvaru. I v té přestřeni politické, historické, velmi často znajdeváliśmy się w jednej przestrzeni państwowo-twórczej českej. Jednej wspólnej przestrzeni. Nebyly to tedy státní útvary, které známe dnes, nebo před několika lety. Nebyly to te państwa, které známe dzisiaj, czy které znaliśmy před kilkoma laty. Víme, že nás především spojovali jednak Písmo svaté, křesťanská kultura, Písmo svaté, křesťanská kultura, święci. Ale také i hlavy státu, naši králové. Ale tež hlavy panist, naši królowie. Nedovedeme si představit Pražský hrad bez Jagiellonského sálu. Nemůžeme sobě vyobrazit zámku na Hradčanách bez sály Jagiellonské. A navštívíte-li to sakrosanctum našeho národa, kapli svatého Václava. Když jdeme do kaplice svatého Václava, tedy svatého ze svatých míst našeho národu. Tak to přízemí je z doby otce vlasti Karla IV. Takže to, ten parter, ten důl je z časov ojca národów Karla IV. Ale pierwsze piętro. To je doba Vladislava II. To je čas Jagiellonu Vladislava II. A i s těmi Habsburkami v katedrále liturgicky máme problém s mauzolem. Když chodí o těch Habsburků vzpomínaných na počátku, to máme problém o mauzoleum. Je mauzoleum Ferdinanda I. Habsburského. Je s mauzoleum Ferdinanda II. Prvního. Ferdinanda I. A jeho ženy Anny Jagiellonky. A jeho ženy Anny Jagiellonky. A rovněž tak Královské zahrady je její belveder. A takže v okročí kulevským je svý belveder. Ale problém mají liturgisté z hlediska zásluh o rozvoji. Problém mají liturgičtí, když chodí o zásluhy v rozvoji. Ale nikoli my, kteří známe alespoň trochu historii, tak víme, že to je společná historie, která byla krásná, byla důležitá a kde jsou lidi, měla problémy, Ale historii nemáme s tím problémů, bo víme, že po prostu ten čas byl pěkný i ona se zasloužila ten rozvoj. A vzdálenost mezi oltářem a zadní části katedrály bude překonána televizními obrazovkami. A ta odległość mezi katedře, mezi presbyterium a koncem zawsze jest po prostu přibližena přes kamery televizijní. Pak, jestliže hovoříme o naší vzájemnosti, takže mluvíme o vzájemných relacích, je to svatý Vojtěch, který je více doma u vás, než u nás v Čechách. My jsme ho vyhnali. Který zbáčí u sebe v domu u vás v Polsce, a ne u nás, my jsme ho vyhnali. A pak je to i konec konců právě zmíněný svatý Václav. A v koncu je tu i vzpomněný svatý Václav, který byl prvním patronem katedrály na Wawelu. Který byl prvním patronem katedry na Wawelu. Ale též současné katedrály ve Švídnici. Ale též i obecné katedry v Švídnici. Pocházím z východních Čech. Pochází ze schodních Čech. A víme, že tyto kontakty byly nesmírně živé. A ty kontakty byly bardzo živé. Patronkou diecezy je Panna Maria Kladská. Patronkou diecezy Hradec Králové, skąd pochodzę, jest Matka Boża Skłodzka. Konec konců můj předchůdce, první pražský rad, se nechal pozdít v Kladsku nikoliv. Konec konců můj poprzednik a tak naprawdę pierwszy arcybiskup pražský Jarosław Spartubic chciał być pochowany i jest pochowany w Kłodzku. Rovněž tak vztahy mezi univerzitou, Karlovou univerzitou a Jagiellonskou univerzitou. Takže relace mezi univerzitetem Karola v Praze a univerzitetem Jagiellonským v Krakově. Byla to obrovská výměna. Byla to velká výměna vzájemná. A co myslím je absolutně dodnes nedoceněné. A to, co jest, vydají mi se, to dzisiaj nedoceněné. Co se týká také i neplně reflektované, takzvané české reformace. A to, co wydaje mi się, że nie do końca dzisiaj jest przemyślane, jeśli chodzi o tak zwaną czeską reformację. Którą mnozy nazywają husycką. Którą wielu nazywa husycką. To jest ovšem trochu zjednodušený a nepřesný pojem. To jest troszeczkę taki
pojęcie... V tom smyslu, že utraktivismus byl určitým hnutím. Utraktivismus byl určitě ruchem. Nikdy se neoddělil od katolického církve. A ti, kteří i vám dělali starosti, byli radikálové a trochu teroristi. A protože i u vás, to znaczy v Polsce, stanovili pewien problém, to byli revolucionáři, ale také i husiti z Hradce Králové. Husiti z Hradce Králové. Ale právě Slezsko-Packo bylo tím velikým útočištěm. Ale vlastně Slezsko bylo takým velkým, nie wiem, to wprost powiedzieć, ale takim miejscem, gdzie wielu uciekało. Ale jak się wracał w samotnej Wrocławii, tak to był otec Dominikán, który do Polski, jego rodzice przyszli z Holandzkie z Wole. Ale jeśli mogę wrócić do Wrocławia, to był Dominikanin, którego rodzice przyszli z Holandii. On się narodził w Wrocławii, a przyjechał się we Wrocławiu. Stawał się profesorem, magistrem Karolowej Uniwersytety. A został profesorem, magistrem na Uniwersytecie Karola w Pradze. Henryk Bitterfeld. A to jest mąż, który się zasłużył o nowe pojęcie eucharystyczne uczty. To był człowiek, który bardzo dużo zrobił dla nowego zrozumienia i sformułowania pojęcia czci. To Eucharystii. Przede wszystkim umożliwił przystęp laikom, mężom a żenom, przede wszystkim wykazał uczestnictwo, przyjmowanie przez ludzi świeckich mężów, mężczyzn i kobiety Eucharystii. Możemy powiedzieć, że na niego nawazał, a zcela prosadził jego wizję błogosławiony Jan Paweł II. I do niego nawiązywał i w całości, jak gdyby tą jego wizję urzeczywistnił właśnie błogosławiony Jan Paweł II. Prawnym tym krokiem jest jego kniha Osoba a czyn. Właśnie takim naszym pierwszym krokiem była książka Kardynała Wojtyły Osoba a czyn. Tak, to był taki trochę pogląd, taki trochę wąski do tychto naszych wzajemnych stanów. To było takie moje spojrzenie, może trochę wąskie do tych naszych wzajemnych relacji. Panie ambasadorze, a jak z pana perspektywy wyglądają te relacje? W tym posłowiu opisuje pan scenę, kiedy katedra Świętego Wita, rzeczywiście wspaniały kościół, który jest, powinien być również bliski każdemu Polakowi ze względu na te ślady jagiellońskie, czy w ogóle cały zamek na Hradczana. Opisuje pan ten wspaniały, wypełniony kościół katedralny i przypomina sobie opis lat 50. Różewicza, że tam po prostu było pusto, kurz, kilka osób i stawia pan tezę, że no, ten kościół się jakieś odrodził, jakieś moce nowe otrzymał, ale później również pan, że tak pan się reflektuje, mówiąc, no ale ta rzeczywistość codzienna jest nie jest taka piękna, zdecydowana, no biskupowa czuł się jako ludzie spoza Kościoła katolickiego. Więc jak ta tradycja jest obecna w życiu Czechów dzisiaj? Znaczy, ja w tym posłowiu odwołałem się do swoich własnych wspomnień. Ja w roku 1960 przyjechałem do socjalistycznej Czechosłowacji. Wtedy właśnie nazwę zmieniła Republika Czechosłowacka na Czechosłowacką Republikę Socjalistyczną, zmieniona była konstytucja. Ja wtedy znalazłem się w Pradze. I ja muszę państwu powiedzieć, że taki wówczas ogląd czeskiego kościoła był szalenie traumatyczny. Ja pamiętam, że poszedłem w drugi dzień świąt Wielkanocy do kościoła na Wyszehradzie, do neogotyckiego kościoła Wyszehrad. No, Wyszehrad w kulturze czeskiej w tradycji ma ogromne znaczenie, jest takimi drugimi Hradczanami, pierwszym właściwie ośrodkiem władzy książęcej. I wszedłem do kościoła i tam akurat jakiś kapłan miał kazanie. No w Polsce to dzwony biją, światła, a tam jakaś lampka jedna, ten ksiądz coś tam mówi, jakieś tutaj dwie, trzy osoby i wtedy sobie przypomniałem to opowiadanie Różewicza o tym katedralnym kościele, gdzie on pisze, że dzisiaj się tutaj umarł Chrystus za mało serc, żeby go ogrzać. Tak to było. I wtedy, kiedy zaproszony tutaj przez poprzednika księdza kardynała, przez kardynała Bruka na ten ingres praski, kiedy widziałem tą procesję, tą niekończącą się ilość
zakonniku. Zakonnik zrobił się jaki kontrast, zrobił to coś niewyobrażalnego, że w tych czasach moich studenckich nie było możliwości, żeby taka była manifestacja. Zresztą wspominam te pierwsze msze święte, to właśnie Tomek, z którym wtedy poznaliśmy się, który był przecież w Dominikanów, gdzie każda msza święta zaczynała się procesją, bo dla nas to było coś niezwykłego. Można publicznie nagle odprawiać mszę świętą. Więc to było dla mnie wielkie wtedy wrażenie ten ingres na mnie zrobił. Natomiast sądzę, że tutaj pan Andrzej Grajewski, pan doktor Grajewski dobrze mówi jedną rzecz. No dobrze, to jest piękne, to jest uroczyste, to jest dostojne. No ale rzeczywistość, czy ta rzeczywistość nie skrzeczy? Ja zawsze chciałbym, żeby takie spotkania polsko-czeskie wnosiły pewnie pozytywny też jakąś naukę dla nas. I kiedyś pamiętam, że zapytano mnie na KUL-u, kiedy mówiłem o sprawach czeskich, a cóż my się możemy od tych Czechów nauczyć? Nie było to łatwe, tym bardziej, że to mówił ksiądz. Ja wtedy się dosyć zdenerwowałem, powiedziałem, no jednej rzeczy zawsze się możemy uczyć, od innej, to znaczy pokory. Ale ja myślę, że myśląc o Kościele waszym dzisiaj i mając w pamięci to, co ksiądz kardynał mówił niedawno, będąc w Krakowie, na Jannie, kiedy spotykaliśmy się, kiedy uświadamiał Polakom, że w Czechach prawie 47% to są ludzie nawet nieochrzczeni. W moim pokoleniu ja nie znałem ludzi, którzy by mieli ślub kościelny. Nie znałem, no owszem, synowie Franciszka Halasa i tak dalej, dobrze, byli katolicy zawsze. I teraz jest pytanie, no to my jako katolicy to czego się mamy uczyć wobec tego, od tych neznabołudych bezbożników czeskich? Proszę Państwa, można by się nauczyć na przykład z tego, że można być porządnym człowiekiem, przestrzegać prawa, być zdyscyplinowanym obywatelem, nie będąc nawet ochrzczonym. To naprawdę jest, to naprawdę trzeba się nad tym zastanowić, żeby opuścić taką postawę, że a człowiek niewierzący to moralnie jest jakiś gorszy. No nie, bo musielibyśmy wtedy powiedzieć, że połowa Czechów to są ludzie jakoś podejrzani moralnie. Tak nie jest od Czechów. Możemy się właśnie wielu rzeczy uczyć, solidności. To zresztą wynika z waszego etosu mieszczańskiego. Także ja tak widzę nasze relacje, a oczywiście dla mnie jako dla historyka literatury, bo to jest główny mój zawód, ambasador to był wybryk historii, takie coś niezwykłego, że ja kiedy powiedzmy patrzę na te nasze relacje, kiedy dzisiaj widzę, że mamy książkę, mam nadzieję nie ostatnią, księdza kardynała. Mamy dwie książki kardynała Wrólka. Mamy właśnie wszystkie książki księdza Halika. To jest coś niesamowitego, że my właśnie, którzy mieliśmy tradycyjnie o was Czecha jako heretyka takiego. Tak to w historii było. No, nie da się tego ukryć. I nagle w Polsce ogromnym powodzeniem cieszy się i literatura czeskich duchownych, ale cieszy się to, co tutaj Andrzej Bałuchowski, notabene mój student, ale tłumaczył z literatury, że czytamy poezję religijną czeską i że ona budzi nasz pozytywny odbiór. Ja sądzę, że to jest rzecz zupełnie fenomenalna i tego ileś lat temu, jak zaczynałem studia bohemistyczne, nie można było na pewno na to liczyć. Przemiana dokonała się wielka. Ja bym dodał, że ten obraz takiego Czecha radosnego hedonisty w naszej literaturze w ostatnich lat bardzo utrwaliło pisarstwo Mariusza Szczygła, który też pokazuje, zresztą bardzo popularne również w Czechach, Gotland zdaje się dostawał również nagrody w Czechach, jako ciekawe dla Czechów zobaczenie siebie w polskim lustrze. Więc ja myślę, że i jeden obraz, i drugi jest prawdziwy. I tego Czecha, który niespecjalnie się Panu Bogu naprasza, oraz tego Czecha pobożnego, który, zresztą tutaj ksiądz kardynał wiele mówi na temat potrzeby dywersyfikacji tego obrazu Kościoła katolickiego w Czechach, słusznie podkreślając różnicę między Czechami a Morawami. I o to chciałem teraz zapytać księże kardynale, czy rzeczywiście jakby te doświadczenia duszpasterskie wskazują, że mamy do czynienia z dwoma typami religijności. Inna jest na Morawach, inna w Czechach. Musimy konstatować, że to prawda. Muszę jednak potwierdzić, że to jest prawda. Ale do listej miry ten obraz literacji. Ale ten obraz trochę już zanika. Ona je to historia, jak řekl pan profesor Boruch. Jeho návštěva na Vyšehradě i návštěva katedrály sv. Víta v
ono obrobi 60 roku. Historia, czy to jest historia, jak powiedział profesor Baluch, ta jego wizyta w katedrze na Hradczanach i na Wyszehradzie w 60 roku. Ale důsledek byl ten, że w obu těchto chrámech byli kněží paksowcy. Ale musimy pamiętać, że w obu tych świątyniach proboszczami byli księża patrioci paksowcy. U nas musimy powiedzieć. Czyli wielka część wiernych katolików tych kościołów nie naśniło. To znaczy, że wielu katolików wiernych kościołowi po prostu do tych świątyń nie przychodziło. A pak rozdiel między Czechami a Morawią jest dany tym, że biskup Olomouce. Różnica między Czechami a Morawą jest w tym, że biskup Olomoucki, później arcybiskup Olomoucki, był wżdy také, żyjał większą i markrabim, czyli zemskim sprawcą. Musimy pamiętać, że ten biskup Olomoucki był również markrabią, czyli byśmy powiedzieli tym, który sprawował władzę świecką. Gdyż to praski arcybiskup był wżdy we stínu většinou svého bratra nebo příbuzného knížete či krále. A arcibiskup Pragi byl zawsze v cieniu svojego brata, bardzo często brata, který byl królem český. Také proto v Praze docházelo nejčastěji ke střetům mezi institucí církve a státem. Dlatego v Praze katolici často dochodilo do takého spięcia między, jak to się powiedzieli, między państwem i kościołem. Nejhorším knížetem a biskupem v jedné osobě byl biskup Jaromír. Najgorším, když tak można powiedzieć, księciem i biskupem v jedné osobě byl arcibiskup książę Jaromír. Biskup Jaromír. To je určitá skutečnost. Praha tím, že se stala velkým střediskem evropského rázu, byla opravdu také místem velkých diskuzí a tedy i problémů s herezemi. Centrum Evropy byla tož místem, kde dochodilo do velkých debat i napíč tež religijních. A konkrétně pak dochází k velkému rozchodu mezi církví a národem. To chodzi do wielkiego rozłamu między Kościołem a narodem. Coś była tragedia duality rakousko-uherska. Co była tragedią również w dynastii habsburskiej, czy w państwie austriackim między Wielkiem a Budapesztem, między Austriakami a Węgrami. Také i cyrilometodiejski kult dostał poslední novodobou podobu w tomto zápasu. I kult Cyryla i metodego właśnie w czasach współczesnych, jak gdyby dostał się do tego napięcia. Gdy kardynał Schwarzenberg, arcybiskup Prahy, który był praskim arcybiskupem, jego kuzyn, arcybiskup Fürstenberg, który był arcybiskupem Wołomocą, vedou zápas o trialitu monarchie, toczą bój o trzy, jak gdyby, części monarchii. O równoprawność Czeskiego Królestwa. Równouprawnienie Królestwa Czeskiego w ramach tej właśnie węgiersko-austriackiej dynastii. Ale również tak se ostrze postawili proti nacjonalnym napięciom. Ale oni się też bardzo ostro postawili przeciwko takim nacjonalistycznym napięciom. Które se snażyło zreszyć i papież Lew XIII. Które próbował rozwiązać też papież Leon XIII. Výsledkem byla encyklika Grande Munus. Konsekvencí a ovocem tego byla encyklika Grande Munus. A idea vytvořit v Římě studijní dům pro všechny katolické vzdělávání. Bylo stvoření takého domu studiů pro všech slovanských národů. V rámci monarchie austriacké. Kdy hovoří o tom, Rus provádí rusifikací a zavádí na ortodoxii. A kiedy Rosjanin mówi, no to jest większy akcent położony na prawosławie. A Berlin na protestantyzm. A jeśli Niemiec, kto jest z Berlina, to akcent położony na protestantyzm. A to jest moment, kiedy właśnie wielka część Czechów. A to jest moment, kiedy duża część Czechów w Czechach straci azbu na
Wídeń, traci, traci wtedy relacje, więź z monarchą, z dzieckiem, ale też z kościołem katolickim. Nebylo to w oblasti základních svátostí, jako byl křest, bizmování. Nebylo to oczywiście w przestrzeni tych podstawowych sakramentów, jak chrzest, bizmowanie a sňatek i ślub kościelny. Ale prakticky náboženský život pro českého intelektuála. V praktice to życie religijné, jeśli chodzi o českého inteligenta, končilo bizmováním. Končilo się na bizmování. Pak přišel okamžik sňatku. A kiedy przychodzi moment ślubu? A poseb. No i potem przy potrzebie. A do tohoto momentu potem wstupuje 20. století, kde vlastně... 20. věk vchodí jakby v ten sposób patrzenia, myślenia. A zase, jak si by tím 20. století nebyla tak zasažena Morava jako Čechy? A te prądy myślowe 20. wieku bardziej jak gdyby kładły swój akcent na Czechy, a nie tak mocno na Morawę. Jednak to była wielka industrializacja. To była wielka industrializacja. A orientacja k socjalnym prądom. A zorientowanie się na prądy społeczne, socjalne. Również tak po první světové válce założenie nacjonalnej cirkwi. A także po pierwszej wojnie światowej założenie kościoła narodowego. 20% Czechów odeszło do tego. Gdzie 20% Czechów przeszło z kościoła katolickiego do tego kościoła narodowego. Pak przychodzi druga światowa walka. Potem przychodzi druga wojna światowa. A wystiewowanie niemieckiego obywatelstwa. A wyrzucenie, można powiedzieć, wyjazd, to już nie można to tłumaczyć, obywateli narodowości niemieckiej. Coś znamenało minus 25% rzymskich katolików. Co oznaczało wyrzucenie 25% katolików rzymskich z Czechów. Dwie wielkie wolne emigracje. Dwie wielkie emigracje. Po roku 48 a 60. Po 1948 i po 1968. A nasilna ateizacja. A bardzo tak gwałtowna ateizacja. To wszystko spowodowało w sytuacji cirkwi, tak jak ją znamy. To wszystko doprowadziło do tej sytuacji Kościoła, tak jak ją znamy. Ale ten rozdíl, jak jsem naznačil, byl skutečně daný, že církev na Moravě hrála mnohem důležitější roli. Ta różnica, tak jak już to zaznaczyłem, jeśli chodzi o rolę Kościoła, to na Morawie Kościół odkrywał większą rolę. Kiedy olomoucký arcibiskup był skutecznie człowiekiem, który reprezentował całą społeczność. Gdzie ten arcybiskup Olomouca reprezentował całe społeczeństwo. Jenom na dokreslenie. A żeby dopełnić. W ostatnich wyborach prezydenta. W ostatnich wyborach prezydenta w naszym kraju. Stali proti sobě současný prezident Miloš Zeman. Stanęli przeciwko sobie wybrany obecny prezydent Miloš Zeman. Bývalý przedstawiciel sociálnej demokracie. Były przedstawiciel socjaldemokracji. A na drugiej stronie kniże Schwarzenberg. A po drugiej stronie jego kontrkandydatem był książę Karol Schwarzenberg. Przed inauguracją říká mi prezydent. Jsem prezydentem katolickiej Morawy. Przed wstąpieniem do urzędu już w oficjalny sposób wybrany prezydent Zeman mówi do księdza prymasa: jestem przedstawicielem katolickich Moraw. Wysiedlete mi to, jak je to możliwe. Wytłumaczcie mi, jak to jest możliwe. Protože jste neměl proti sobě žádného protikandidáta. Dlatego, że nie miał pan przeciwko sobie na Morawie żadnego kontrkandydata. Musel by si jedině postawić arcybiskup Olomouce. Tym, który mógłby być kontrkandydatem, mógłby być tylko arcybiskup Olomouce. Kdežto v Čechách Schwarzenberg zmínil jsem jméno této rodiny, byl skutečně opravdu reprezentantem. V Čechách Karol Schwarzenberg, to nazvisko už tady padalo v historii, byl napravdu reprezentantem společenstva českého. Protože tam je třeba si uvědomit, že v době toho kardinála, kdy byl Karol Schwarzenberg arcibiskupem Pragy, jeho
dalszy Schwarzenberg porazil Napoleona u Lipskiego. Jego dalszy krewny Schwarzenberg to jest ten, który pokonał Napoleona pod Lipskiem. A premierem wali był Felix Schwarzenberg. A premierem rządu był też Felix Schwarzenberg. Czyli ta wizja tej rodziny Schwarzenbergu jest równatelna, jak ona mora wie. Widzę to postawienie. Ta wizja i znaczenie rodziny Schwarzenbergu w Czechach jest podobna jak miejsce czy rola arcybiskupa Wołomicy. W współczesnej dobie owszem dochodzi k tomu, że przedmieści Prahy se stává předměstím výrazně katolickým. Dzisiaj předměstia Prahy stają się wyraźnie miejscami, o których można powiedzieć, że są katolickie. Jejich obywatele nie są obywatele Prahy. Mieszkańcy tych przedmieści to nie są mieszkańcy Prahy. Ale są to Morawane. To są ludzie z Morów. Ze Słowenska. Ze Słowacji. A 800 polskich rodzin. A 800 rodzin z Polski. Zliczenie. Są to starci studentów. To są szkoły między studentami, którzy zostają. Mój przedchódce tak to był nucen postawić 5 tak zwanych komunitnych center. Mój poprzednik kardynał Wilk wybudował na tych przedmieściach Pragi 5 takich religijnych center. A my zaczynamy budować dalszych 5. A my budujemy dalsze 5 takich center. To, że przyjeżdżacie do kostelów, które są skutecznie przepełnione, czarny stoi węku. Dlatego, że przyjeżdża się do kościołów wewnątrz Pragi, w centrum Pragi, no to one są przepełnione. Część ludzi stoi po prostu na zewnątrz. A przeważnie młodzi ludzie, a młode rodziny z dziećmi. A przeważnie są to młodzi ludzie, młode rodziny z dziećmi. Wszem, nie to, jak by rzekł, jak misje cirkwe czeskie. Ale nie jest to konsekwencja misji w Czechach, ale konsekwencja zmian społecznych, które następują. Dziękuję bardzo. Andrzeju, ty wielokrotnie jeździłeś też na Morawy, chcę ten wątek morawski jeszcze pociągnąć, bo przecież Sakraliczek był Morawcem. Co ciebie uderzyło w tej religijności, w tym typie życia duchowego, jaki zostałeś na Morawach, kontaktując się również z rodziną Zakradniczka i przebywając tam? No to właściwie był początek lat 90., kiedy przyjechałem po raz pierwszy na Morawy i tam zauważyłem, że ja rzeczywiście w kontraście do Pragi, do innych miast i części, to jest żywa, bo zobaczyłem po raz pierwszy właśnie tam, w Brnie na przykład, że kościół, zwykły powszedni dzień, był pełny. Nie było też żadne święto, nie było to niedziela, ale w poprzedni dzień był pełny kościół i pozostałe inne kościoły też, ponieważ często tam byłem 2 tygodnie, przebywałem na Morawach, właśnie w centrum i z Brna robiłem wypady do innych miejscowości, których jest mnóstwo, jest tych pielgrzymkowych miejsc właśnie na Morawach, w okolicach południowych Morawach i właściwie każdego dnia z rodziną akurat byliśmy wtedy, jakiś wypad w tamtym kierunku robiliśmy i zobaczyliśmy, że to rzeczywiście jest region bardzo, bardzo religijnie żywy, oczywiście relatywnie do innych części Czech, ale równocześnie, co jest bardzo charakterystycznego, że tam powstała wspaniała kultura chrześcijańska, głównie literatura katolicka, na światowym poziomie. To jest zjawisko dość unikatowe w ogóle w Europie, żeby w jednym, powiedzmy, na tak niewielkim obszarze pojawiło się tyle wybitnych zjawisk literackich. No już o Zachodniczku nie mówię, bo już był wspomniany, ale jest bardzo wielu innych poetów, tam Jakub Debel, prawda, czy Jan Czep, prozaik, no można by wyliczać na pewno co najmniej kilkanaście wybitnych nazwisk. I to była literatura, która już przed wojną, w okresie międzywojennym uzyskała wielkie uznanie również w środowiskach lewicowych. To nie było tak, że ona była traktowana jako coś gorszego, uboższego, prawda? Ona z powodzeniem rywalizowała o pierwszeństwo na rynku literackim. To była
na bardzo wysokim światowym poziomie. Literatura otwarta na różne nurty zachodnie, również katolickie, prawda, była pod wpływem literatury francuskiej, dużym niemieckiej także. No, w każdym razie myślę, że to jest powód, wielki powód do dumy dla Czechów, czy konkretnie dla Morawian, że mogą poszczycić się takimi zjawiskami, prawda, które konkurują po prostu z tą literaturą, powiedzmy sobie, laicką, współczesną literaturą światową. I to jest, to było dla mnie też takie odkrycie, oczywiście wieloletnie, ono trwało przez wiele lat. I co jeszcze bym tam chciał powiedzieć? Ja jestem bardzo wdzięczny księdzu kardynałowi za to podjęcie wątku baroku czeskiego, ponieważ ten barok był przez wiele, wiele dziesięcioleci jakoś tam upokarzany i niedoceniany, natomiast tutaj właśnie jest to, znajduje potwierdzenie również, że ten barok właściwie, no to co stwierdza tam w tej książce Peter Ustinow, który wychodzi na plac Kratczański i mówi, no to jest właśnie Praga, miasto barokowe. Miałem to samo odczucie, kiedy tam byłem wielokrotnie i patrzyłem na Pragę z tego właśnie poziomu, to no, stwierdziłem, że tak, no to jest dominujący nurt właściwie w kulturze czeskiej, bo on do dzisiaj wywiera jakiś wpływ i na współczesną literaturę, i on ma ten impuls demokratyczny, o którym ksiądz kardynał tam wspomina, że to była właśnie jakaś ostatnia wielka, można powiedzieć, że to była ostatnia wielka epoka kultury chrześcijańskiej w Europie, która po prostu taką rolę szeroką odegrała. To są takie moje impresje na kanwie tej lektury. Pogłębione impresje można znaleźć w książce. A ja chciałbym odnieść się do jednego dla mnie też istotnego wątku, mianowicie roli pontyfikatu Jana Pawła II dla Kościoła w Czechach i na Słowacji, przede wszystkim w Czechach. Otóż ksiądz kardynał nie szczędzi tam takich, bym powiedział, no, znaczy bardzo oszczędnie chwali politykę wschodnią Watykanu realizowaną głównie przez kardynała Cazaroliego. Więc była to polityka niedrażnienia, polityka dogadywania się z władzami i polityka obliczona no, na prawie że wieczne trwanie komunizmu. Ówczesny sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kardynał Bio, mówił, że całą naszą politykę wobec obozu komunistycznego to musimy obliczać głównie nie na modus vivendi, a modus non moriendi. Więc efekt był taki, że zgodzono się, aby biskupami byli również kapłani, którzy sympatyzowali albo wprost wywodzili się z ruchu Pacem in Terris. Jan Paweł II wprowadził tutaj coś nowego, coś świeżego. Zmieniła się postawa kardynała Tomaszka. Jak w ocenie właśnie działającego w podziemiu wtedy księdza, tak ksiądz, bo to zaczął się pontyfikat, to ksiądz działa już w zasadzie w podziemiu. Jak wyglądał ten pontyfikat? Co on wprowadził w życie tych kościoła w Czechosłowacji? Ja bych chciał jak trochę dodać, że to, co było najdôležitejšie. Chciałbym trochę uzupełnić, czy to, co było najważniejsze. W tom okamžiku stal se hlas Jana Pavla II. To był hlasem, na tej chwili głos Jana Pavla II, który był głosem nejenom katolickej cirkve, nie tylko kościoła katolickiego, ale opravdu hlasem, kterému naslouchala celá společnost. Ale to był głos, który posłuchała bardzo uważnie, posłuchało bardzo uważnie całe nasze społeczeństwo. To potwierdziła takie pierwsza návštěva w roce 1990. No, potwierdzeniem tylko była pierwsza wizyta Jana Pawła II w Czechosłowacji na wiosnę w kwietniu 90 roku. A te letenskie plany, ten milion ludzi był dostateczną wypowiedzią. Na tych letenskich błoniach, ten milion osób, które tam przyszło, to była ta odpowiedź. Se vlastně identifikovalo
s ním jako se svým mluvčím. Čili zidentifikovali se zupełnie s papiežem jako s tím řečníkem tego, co oni v sobě nosili. A nikdo neměl odvahu vlastně pozvednout hlas proti. A nikdo neměl odvahu podnieść głos przeciwko. V době počátku pontifikátu v roce 78. Na počátku pontifikátu v 1978 roku. Už to byl hlas Jana Pavla II., který se zastal chartistů, kteří byli uvězněni. Hlas, který zabral Jan Pavel II., který vzal v obronu charty 77. A při Anděl Páně přímo jmenoval tyto uvězněni. A v čase modlitvy Anděl Pánský bezprostředně nazval jich. Což ukázalo i jeden moment, že společnost, která po to EZU čeká, ještě v té EZU čeká, doufala v jakousi demokratizaci, socializmu. To naše společenstvo, které ještě będące tak trochę v časach po erze Dubčeka, pokładało nadzieję v takim socializmu s ludzką twarzą. Po dvou, třech letech zjistili, že žádná tato cesta nevede. Po dvou, třech letech došli do vniosku, že ta droga prowadzi do nikąd. A tím hlasem, kterému začali naslouchat, se stal hlas Jana Pavla II. Ten głos, který dla nich byl vážný, který uvážně slouchali, to byl vlastně głos Jana Pavla II. A v tom momentě se zlomila bariéra. A vtedy přelamala se bariéra. Mezi církví a ostatním společenstvím. Mezi kostelem a jinou částí, či další částí společenství. Kde právě česká inteligence, která v Čechách konkrétně viděla, konkrétně v Čechách viděla vlastní pozici v takové té separaci od církve. Vlastní pozici ta česká inteligence viděla v také separaci od kostela. Ne, no, měla důkaz, že je to církev, která je schopna hovořit. A tady má v ruce dovod, že to je kostel, který je v stanie mluvit. A hovoří tedy jejich jménem. Mluvit rovněž v jejich jménem. Jménem člověka. Jménem člověka. Svobody a demokracie. Jménem volnosti a demokracie. To, myslím, byla obrovská změna, z které doposud To byla ta změna, která powoduje, že kościół v Čechách do dzisiaj žije tą zmianą. Panie ambasadorze, pan znał środowisko czeskich dysydentów, środowisko Karty 77. Jak oni przyjmowali ten pontyfikat Jana Pawła II? Znaczy, no, mówiąc najprościej, w takim planie pragmatycznym, w znacznej mierze papież w jakimś sensie ochronny parasol nad tym trzymał. Znaczy, nie dało się w ówczesnej Europie zignorować, powiedzmy, sprawy właśnie, że tak jak ksiądz kardynał wspominał, że papież wymienia tych skarb, to jednak na tym, proszę Państwa, na tym polegała cały etos dysydencki jawności, że my się ujawniamy i to nas chroni paradoksalnie. Właśnie to nas chroni, ponieważ każde represje wtedy są, odbijały się szerokim echem. Także mnie się wydaje, że tutaj jeśli chodzi o ten pontyfikat, to on i taką miał rolę, ale ja chciałbym powiedzieć, że uzupełniając, jeśli można, księdza kardynała, że tu jeszcze była jedna rzecz wówczas, że były też grupy katolików poza granicami, w diasporze, prawda? Jeśli można w tym kierunku, no, panie Andrzeju, jeśli można by tę rzecz powiedzieć, że i one organizowały tę jedność społeczeństwa, nie tylko Jan Paweł II, ale ja wymienię no, bardzo zasłużonego tutaj opata najstarszego klasztoru, najstarszego zakończenia benedyktynów, opata Anastasa Opaska, który stał na czele takiej organizacji Opus Bonum i to była organizacja, na czele której stoi opat, ale w której są i byli komuniści, i inni byli, nie chcę nawet wymieniać tych nurtów, i która za granicą nagle buduje coś, co wtedy w Czechosłowacji było niemożliwe. Nie, tam się spotykali ludzie niezależnie od swojej przeszłości.
I tam budowano też przyszłość tego kościoła i ja chciałbym wspomnieć właśnie z tych moich paskich lat, że przecież ten klasztor benedyktynów, także mieliśmy udział w jego, my Polacy mówię, w jego odnowy, bo przecież tam nieżyjący opat dyniecki Adam Kozłowski spełniał taką rolę u benedyktynów, jak Tomasz Dostatni u dominikanów. Także mnie się wydaje, że tutaj ten udział Kościoła był nie tylko papież, ale także właśnie nasi kapłani, także diaspora, a także taka rzecz, o której może trzeba by wspomnieć. Polacy w tamtych czasach na przykład wozili do Czechosłowacji takie proste rzeczy jak dewocjonalia. Że jeśli chrzczono dzieci, były te ubrania, tego nie było. Tego nie było. Ja muszę powiedzieć, że niektórzy z Polaków nawet na tym dobrze zarabiali. Bo to był absolutnie deficytowy towar. Ale... Z drugiej strony, że to powiem, fabryka Jablonek produkowała różańce, które były wysyłane na eksport jako po prostu jubilerskie rzeczy. Raczej tak, do kupienia. Tak, także natomiast oczywiście tutaj ten wybór słowiańskiego papieża no, był czymś niezwykłym. Ja pamiętam, jak właśnie u dominikanów, gdy Tomasz Dostatni założył takiego instytutu, prawda? Ja nie wiem, jak to się... Ośrodek kultury, prawda? To myśmy tam, pamiętam, mieli kiedyś takie specjalne spotkanie, tam był wtedy biskup Lobkowicz, ja byłem, kilka osób, i mówiliśmy o tym słowiańskim papieżu, wspominaliśmy, jakie wrażenie to zrobiło w Polsce na nas. Proszę sobie wyobrazić także, jakie to wrażenie robiło w Polsce, w Czechach. I wspomnę jedną rzecz bardzo charakterystyczną, jeśli chodzi o pontyfikat Jana Pawła II. Kiedy Jan Paweł II przyjechał po raz pierwszy do Polski i była msza święta w Krakowie, błonia zapełnione poprzegi, i wtedy jeszcze przemawiał żył prymas Wyszyński. Prymas Wyszyński był hierarchą takim zdecydowanym, konserwatywnym i prosił, żeby nie bić brawa, jak będzie witał gości. I rzeczywiście te 2 miliony ludzi zgromadzonych wtedy na krakowskich błoniach słuchało kardynała i prymasa Polski do momentu, kiedy nie powitał kardynała Tomasza. I wtedy zerwały się spontaniczne brawa. Wtedy Polacy nie wytrzymali. No nie, no tego czeskiego kardynała jednak tutaj przywitamy. Dla mnie było to coś niesłychanego, nie mówiąc o tym, że na początku właśnie poproszono, że Czesi, którzy nie mają biletów do tych sektorów, żeby ich puścić bliżej. I oczywiście zrobiono wiele. Także wydaje mi się, że ten pontyfikat Jana Pawła II dla Czechów miał ogromne znaczenie. Ten czeski wątek wystąpił wprost w czasie tej pierwszej pielgrzymki w Gnieźnie na wzgórzu Lecha, kiedy widząc transparent w języku czeskim, Ojcze Święty nie zapomni nas, te czeskie dzieci, Jan Paweł II zmienił tekst swego przemówienia i powiedział, jak papież Słowianin nie może zapomnieć Czechów. No i takim najbardziej spektakularnym spotkaniem tych dwóch światów było spotkanie księdza kardynała w więzieniu z uwięzionym Wacławem Havlem. W jakich okolicznościach ksiądz kardynał poznał Havla? Tak, ja muszę powiedzieć, to się nie da zapomnieć, tak, pro mnie to jest pewnie ciasta otázka. To jest coś, co muszę powiedzieć, że nigdy się nie da zapomnieć, ale to pytanie często się pojawia. Było to w spotkaniu, setkaliśmy więzieni. Było to spotkanie w więzieniu na Borach. A to, myślę, to co było typiczne pro niego, on nie przyszedł z prawdziwymi rukami. To, co było typowe dla Havla, on nie przyszedł z pustymi rękoma. Donesł mi czaj. Przyniósł mi herbatę. A dalo by się zlicy borskie płaciło, to jest specyficzne. Tak si pan Bochnik, które płacił jedno borskie więznicy. Pieniądze więzienne, to jest coś bardzo specyficznego w więzieniu. A on był hlavním organizátorem takovéto charitativní pomoci ve vězení. On byl hlavním organizátorem taky pomoci charitativní v vězení. A organizováno bylo tak, že někteří lidé neměli ty vězni, kdo by jim posílal, mali, nebo nesměli moc. Někteří vězni neměli
mieli, nie dostawali paczek z zewnątrz, a nie dostawali również dlatego, że nie miał kto im posłać. No tak, wielkie množství divadelników, herců a hereček posílali balíky kryminálním vězňům. Wielu aktorów, ludzi teatru posyłało paczki więźniom. A Václav Havel potom rozděloval, to znamená polovinu dostal ten vězeň, který... A Václav Havel byl ten, který potom rozdělal ten paczki. Polovinu dostal ten vězeň do který byl adresátem. A druhá polovina šla do takzvaného kolchozu, která se rozdělovala mezi ostatními. A druhá část šla do takzvaného kolchozu, čili do vzpůlné noty, i to se rozdělalo pozostalým vězňům. Bylo to v čase vánočním, kdy jsem pozbýval jednu z těchto dám hereček. Bylo to v čase Božího narození, kdy prováděl pohřeb jednej z těch pán, dám, aktorek. Která takovouto cestou našla cestu zpátky, cestu ke své víze a stala se. Která vlastně v taký sposób, přesývając te páčky, odnalazla svou drogu povrotu do kostela. A to jako každodenní komunikant. A to było jak gdyby jako taki każdego dnia przyjmowany komunię. Do naszej Świętej Przyjmanie na Dominikan, a filmowy reżyser. A donosił komunię tej aktorce, która była już starsza, schorowana i Dominikanin, i jeden reżyser teatralny do domu. Chciałbym teraz oddać głos Państwu, jeżeli są pytania do naszych gości, to bardzo proszę. Ta historia podobna, wspólna, to naświetla nam dzisiejszą sytuację. Jakie współczesne problemy ksiądz kardynał ma w swojej archidiecezji? Pamiętam też nasze spotkanie sprzed roku na 80-lecie kardynała Miroslava, bo to, powiedzmy, w pewnym sensie są i nasze zapewne sprawy. To jedna rzecz, a druga rzecz, chcę podziękować pewnym ludziom Pragi, z obrzeża tam gdzieś, którzy się naszym księdzem z katolickiej diecezji niezwykle zainteresowali. On tam przebywał, on przeżywał pewien kryzys i taki kapłański, nie mógł się w tych nowych warunkach znaleźć i to przyszła rodzina, i mu powiedział ten ojciec, no ktoś mnie tu musi pochować, ksiądz tu nie może odjeżdżać od nas. I oni tak na niego wpłynęli, że on dzisiaj jest znakomitym duszpasterzem, nie myśli o powrocie do Polski, kapłan naszej diecezji i ludzie świeccy się tym człowiekiem tak zainteresowali, jak tam kiedyś odwiedziłem ostatnio. No jest to coś, taka niezwykła wymiana darów. Ludzie świeccy zainteresowali się księdzem pochodzącym z Polski, którego potrzebowali, bo tam po prostu nie było księdza. I ten ksiądz stanął na własnych nogach jako człowiek, jako ksiądz. To są niezwykłe historie. Tak, mam wizję o współczesnych problemach. To są problemy, które są społeczne, polityczne. Jak mam mówić o współczesnych problemach, to są problemy społeczne, polityczne. A i tedy wnitřné církve. Ale też i wewnątrz kościelne. Společensky musíme říci, že prožíváme, aspoň má ten dojem, situaci Německé spolkové republiky v 60. letech. Problémy společné, tak mně se osobiště vydaje, to jsou podobné problémy, jak v republice federální Německé letech 60. Vyrostla nová generace a existuje... Vyrostla se nová generace, nové pokolení. A existuje tedy pokus, aby se dědicové předchozích vládců znovu etablovali. A istnieje taka pokusa, żeby dziedzice tego, co było wcześniej, na nowy sposób się pojawiali w myśleniu społeczeństwa. Czy to generacja cytatników, czy to cytatników? Czy to jest pokolenie tych, którzy mają 30-35 lat? Też by usiłowali o jakąś nową formę władzy, lewice, komunistyczne lewice. Którym się wydaje, którzy może by chcieli jakąś nowy rząd, nową władzę, bardziej lewicową, może nawet trochę komunistyczną. Coś się pojawia na poziomie kraju. Co pojawia się na poziomie województw. A
tam co považuji za nejnešťastnější, je, že oni dostávají do rukou školství. Wydaje mi się, że najbardziej nieszczęśliwe jest to, że kiedy oni mają w ręce szkolnictwo, kulturę. Proti tomu ovšem je důležité, se vlastně nejvíce staví sami studenti, mladí lidé. Czy co jest ciekawe, przeciwko temu najbardziej są młodzi ludzie, młode pokolenie, przeciwko takiemu myśleniu lewicowemu. Takže to je takové určité napětí a třídění duchu. To jest takie napięcie a třídění. Klasifikacja. Taka klasifikacja. Rozwarstwienie. Rozwarstwienie. Zcela jistě, že jsou to otázky i ekonomicko. Oczywiście to są problemy ekonomiczne również. A do jisté míry totální nejednotnost politických stran. A również taki całkowity brak jedności partii politycznych. Co jest na tom jako pro mě velmi bolestné, je, že velmi často ani křesťanství není schopno. Co jest dla mnie takie bardzo bolesne, to, że chrześcijaństwo również nie jest w stanie. Znamená to, że ministrzy, którzy są katolicy czy ewangelicy, czy na przykład ministrowie, którzy są katolikami, posłowie, dokażą wejść proti sobie polityczny boj, że potrafią prowadzić walkę przeciwko sobie, gdy przestawa płacić wszelkie słuszność. Gdzie po prostu przestaje już w ogóle funkcjonować jak jest zwykła ludzka przyzwoitość. Także ono hasło Václava Havla, nie jesteśmy jako oni, to hasło Václava Havla, nie jesteśmy tak jak oni, jest gdzieś po prostu w troskach. A je poszlapane tymi, którzy hlásają ideały. A jest podeptane przez tych, którzy głoszą ideały. To myślę, że niesmiernie bolesna. To jest bardzo bolesna sprawa. V samotné církvi myslím, že je velký problém větší otevřenosti. Je problém větší otvartosti. Včera v Praze, podobně jako v Rakousku, na Slovensku. Včera v Praze, podobně jak v Austrii či na Slovácii. Toto v celé české republice byla noc kostelů. Byla noc kostelů. A po návratě z koncentračních komunistických táborů, kde bylo připomínka obětí komunismu. Po povrotě z obozów koncentracyjnych było takie wspomnienie komunistycznego prześladowania. Jsem si navštěvoval chrámy, které měly mít otevřené dveře. Poszedłem do kościołów, které měly mít otwarte do świątyni. V téměř v polovině kostelu jsem narazil na dveře zamknuté. V polovině kostelů trafíme zamknuté dveře. Hlavně v kostele, kde je hlavní centrum arcidiecézní pastorace. A rovněž v kostele, v kterém znajduje se hlavní centrum dušpasterstva diecezijního. Ovšem, v té druhé polovině jsem byl překvapen. V druhé polovině byl velmi zaskočený, byla velmi taková radostná zpátky. Sprawa. Podobně jako i v katedrále svatého Víta. Podobně bylo v katedře svatého Víta. Kde skutečně jsme mohli vidět, že pokud církev otevře svou náruč, má možnost hovořit. Mohli jsme zobaczyć, že jeśli Kościół otwiera svoje ręce, otwiera się w stosunku do innych. A tady myslím, že opravdu je to určitý důsledek biurokratizace našeho kościoła. To jest jakaś konsekwencja biurokratyzacji naszego kościoła. Myslím, že trochu také to bylo způsobeno, že po listopadu 89. Myslím, že to také vyniká z toho, že po listopadu 1989. roku jsme se velmi orientovali na rakouskou církev. Mocno, že jsme se ukierunkovali v stronę kościoła v Austrii či v Němčech. A stali jsme se církví, která je hodně organizací. A staliśmy się kościołem, który położył akcent na administrację, organizacyjne rzeczy. A chybi nam cyrkiew, która jest domowem a rodziną. A brakuje nam kościół, który jest domem, który jest rodziną. Ale nie wszyscy tak jak się negatywni, ale wszystko jest są ludzie, którzy są to dokazali. Niektórzy potrafią tak. Mamy bardzo dobrą współpracę.
telewizji, współpracę z telewizją, z radiem. Wedle toho existuje katolická televize, katolické rádio. Istnieje również katolická televízia, katolické rádio. Rovněž tak při těch jednáních o majetkoprávní vyrovnání, částečné. V rozmovách, spotkaniach o zwrocie majątku kościelnego czy uregulowaniu kwestii finansowych między kościołem a państwem. Doszło k tak úzkým a psátelským stavom mezi... Doszło do takich bardzo wąskich i przyjacielskich relacji. Otevřených mezi katolickou církví, evangelickými nebo ostatními křesťanskými církvemi. Kościołem katolickým, evangelikami a innymi kościołami. A s židovskou federací. Ale też z gminą židovską. Našimi největšími spojenci, mohli to tak trochu jako našimi největšími přijaťůmi, spolupracovníkami. Na mezinárodní rovině. Na poziomě międzynarodowym. Protože to byla jednání politická, diplomatická. To byly rozmowy politické, to byly rozmowy diplomatické. Se podíleli i velvyslanci. V tom účastničili i ambasadorově. Mohu vyjmenovat Norman Eisen. Norman Eisen. Jehož maminka pochází z židovské obce z Prahy. Máma tak ambasadora pochodí z Gminy židovské z Prahy. Pierre Levy. Pierre Levy. Ambasador Francouzské republiky. Ambasador Republiky Francouzské. Jakov Levy. Ambasador Státu Izraele. Ambasador Państwa Izraele. A princ Trautmannsdorf. A książę Trautmannsdorf. Velvyslanec Rakouské republiky. Ambasador Republiky Austrii. Měli největší vliv na politickou scénu. Oni měli olbrzymý vplyv na politikę. Aby ukázali, o co vlastně jde. A żeby pokazać, o co chodzi w tych relacjach finansowych między państwem a... Kde mohli říct, že dnes opravdu se setkáváme s představiteli těchto církví a odmíní těchto zvuků. Dzisiaj naprawdę spotykamy się z przedstawicielami tych kościołów. Jako pravý přátelé. Jako pravdivý přijatel. A co pro mě je nesmírně zajímavé a pozitivní, že to neznamená synkretismus. Že to neznamená synkretismus, jakýž čím referentismus. Myslím, že je to taky velký důsledek. Znovu bych připomněl pontifikátu Jana Pavla II. Myslím, že to je velká konsekvence, kdybych připomněl pontifikátu Jana Pavla II. Protože on měl dopad nejenom na obecnou civilní společnost. Že ten pontifikát měl velký vplyv ne tylko na tom švédskou civilní společenstvo. Ale i vůči těm ostatním církvím. Ale tež na jiné švédské federace. Ale tež na federaci jiných židovských. To je skutečnost. To tak pokrutko. Tak się składa, księże kardynale, že před 3 laty, 10 kwietnia 2009 roku byłem na pielgrzymce do Pragi. Wtedy był ingres księdza arcybiskupa do katedry praskiej. No siłą rzeczy nie dostaliśmy się do tej świątyni, bo wiadomo, to była bardzo wielka uroczystość dla księdza kardynała, księdza arcybiskupa. Ale dowiedziałem się wtedy od naszego przewodnika, że przynajmniej wtedy tak było, że katedra świętego Wita jest pod kuratorią państwa. I chciałbym zapytać, czy tak jest również w dniu dzisiejszym, i jak ksiądz kardynał jako, myślę, ojciec tej najważniejszej świątyni pracę do tej sprawy podchodzi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ksiądz kardynał wspomniał o tej nocy kościołów właśnie w mieście Pradze, czy w ogóle, to było w Pradze, czy w ogóle w Czechach? W całej Czechach. W całej arcydiecezji, tak? W całych Czechach. W całych Czechach, tak. No to szkoda, też na pewno każdego z nas zdziwiło, że niektóre te kościoły były pozamykane, ale ja się odnoszę do też naszego polskiego kościoła, że też nie wszędzie się można dostać, bo tak się składa, że troszkę jeżdżę po wycieczkach, pielgrzymkach i 2 lata temu dopiero no, z wielkim bólem troszeczkę można powiedzieć, dostałem się do katedry w Berlinie, bo tam się okazuje, że ta katedra berlińska no, nie jest tak łatwo dostępna, chociażby nasza katedra tutaj w Katowicach, czy archikatedra na Wawelu, bo byłem na uczestnictwie świętego Stanisława teraz, także też mogę to jakoś na sobie odczuć. I trzecia kwestia, przepraszam, że wiem to, co ksiądz arcybiskup tutaj, że nasz arcybiskup tam odpowiedział, tak z ciekawości, bo
to na pewno jest wielu Polaków duchownych i może wśród zakonnych też w Czechach pracujących. Tysiąc kardynałów, by tak mniej więcej określić ich liczbę. Dobre. I czy pracują też tak na terenie archidiecezji księdza kardynałów Zabrze. Tak, ta Otawska, katedra Świętego Wita. To pytanie dotyczące katedry Świętego Wita. Ona podle przyprawowane smowy między Czeską Republiką a Watykanem. Jeśli chodzi o przygotowywanie dokumentu, umowy między państwem czeskim a Watykanem. Jest wspólnym dziedzictwem. Jest wspólnym dziedzictwem. Cirkwi a státu. Kościoła i państwa. To jest dane také tím, že podle dohody, která nastala od 19. století, to się bierze stąd, że porozumienie, które pochodzi se nigdy nie řeší, komu kościół patří. Nigdy nie było do końca powiedziane, do kogo ten kościół należy. Je to dane historickým a stavebním vývojem. To jest związane z rozwojem zarówno historycznym, jak i budowlanym tej katedry. Do poloviny 19. století. Do poloviny 19. věku. Byla pouze historická část katedrály. Istněla tylko ta część historyczna, najstarsza prezbiterium. A k ní se dostavila novogotická část. Do poloviny 19. věku budovalo nową neogotycką część. Podle projektu Petra Paroleza a Matyáše Sarasu. Według projektu pochodzącego z starych projektów. Že nový architekti to stavili. Ale noví architekti to budovali. A když nastává nový občanský zákonník. A kiedy powstaje nowe państwo, nowy ustawy państwa, kodeks. Kodeks w roku 1871. 1871. Už se nepsalo, že katedrála patří katedrále. Už nemluvilo, že katedra náleží do katedry. Ale ta stará část se stala vlastnictvím metropolitární kapituly. Ale ta nejstarší část stala se vlastností kapituly metropolitální. A ta druhá část, která se stavěla, ta druhá byla zapsána jako majetek spolku pro dostavbu katedrály. Jako majetek stowarzyszenia, které povstalo do odbudovy, dokončení katedry. A to dokončení katedry se dělalo pod vizí. A to dokončení katedry bylo pod vizí. Proroctví. Pewnego proroctwa. Kanonika Tomáše. Michal Václav Pešina z Čechorodu. Michal Václav z Čechorodu. A profesor Henry Tomáše a ten byl doby barokních. Tomáš byl v časách, pan profesor vymluví tu Tomáš. Tam to je fikce, to v Čechorodu si to vzniká. A on řekl. On pověděl. Když český národ dostaví katedrálu, kdy český národ dobuduje katedru, vrátí se svoboda, vrátí volnost a suverenita českého státu. A národ państwa českého. V tom momentě císař František Josef I. Ten císař František Josef I. z tego stowarzyszenia do budowania katedry wystąpił. Też tehdejší arcibiskup odstąpił. Również od wystąpił. To mělo politické konsekvence. To mělo konsekvence politické. Takže velmi často předsedou toho spolku. Bardzo často předsedoucím toho spolku. Byli švédci. Architekt, stavitel. Architekt, budovníče. Nejodvážnějším tím arcibiskupem byl Friedrich Schwarzenberg, ale byl čestným předsedou. Byl nejbardziej odvážný, ale byl honorovým předsedoucím. Rovněž tak prezident Tomáš Garrigue Masaryk byl členem spolku pro dostavbu. Tomáš Garrigue Masaryk byl též členkem. Čili vyřešit toto právně by bylo velice těžké. Čili jak kdyby dzisiaj právně zadecidovat, no to jest bardzo ciężko. Čili naše řešení je. Naše rozwiązanie jest takie. Stavba. Budova. Je vlastnictvím státu. Vlastnost państwa. Interiér, to co jest w środku, a správa katedry a je vlastnictvím metropolitní. To co jest w środku i obsługa całej katedry odnosi się do kapituły metropolitalnej. Ja nie mam żadne prawo w katedrach. Ja jako arcybiskup nie mam żadnego prawa w katedrach. Jeroen de Bogosławie. Mogę to, ja słyszę kontrolę prawną.
To je podle těch předpisů. To je zvedut k té umovy. Proč? Má to jednu a velkou výhodu. Ale to má jednu výhodu velkou. Stát jen udržuje katedrálu. I utřebuje samou katedrálu. Jak vevnitř, tak i venku. Jak v środku, tak i na zevnitř. To znamená veškeré opravy. Všichni remonty. Restaurování, konzervace, archeologické badania. Což stojí tak kolem 120 milionů korun ročně. Co vynosí okolo 120 milionů korun ročně. Druhým velkým problémem je turistický ruch. Druhý problém velký to je duży ruch turistický. To je v turistické éře od Velikonoce do... No, do konce podzimu. W czasie tego sezonu turystycznego od Wielkanocy do jesieni projdzie katedrału 7 aż 8 milionów ludzi. Przez katedrę przejdzie 7 do 8 milionów ludzi. A nie, nie można utrzymywać dostatecznie pożarek. A nie można utrzymywać w wystarczający sposób porządek. Ludzie chcą sygnąć. Dotknąć. Niektórzy si odnášejí suvenýry. Biorą jakieś kawałki jako pamiątki. Ulomí kousek mozíře. Kawałek kraty ułamią. Často jsou určité problémy. Čili dohoda zní, že do katedrály vstupují turistické skupiny. Že do katedry mogą dojść grupy wycieczki. Se svým průvodcem, který má licenci, aby mohl být brán zodpovědnosti. Aby mohl vzít odpovědnost. A ta výprava musí mít vstupenku do areálu pražského. Musí mít vykoupený bilet do celého areálu pražského zámku. Když je to pělzinka pouť farnosti nebo evangelických zborů, parafia nebo jakýchkoliv grup evangelických, tak se hlásí na farský úřad. Tak zvláště se na úřad parafiální. A mají vedlejší vstup. A mají vejšť z boku. Bez jakýchkoliv poplatků. Bez žádného biletu, bez oplat. Do katedrály, do tak vzdálenosti 25 metrů, může vstoupit kdokoliv. A do katedry tak na odlehlost 25 metrů od vejště můžeš vejšť kdokoliv. Může se pomodlit, podívat. Můžeš popatřit. A nemělo by se tam provádět, a což tam není pravda. Nemělo by se oprovádět, co není smysl. A jednotlivec? A pojedinčí člověk? Nebo jako ne skupina, někdo rodina. Že měli být puštěni zadarmo, volné, zadarmo, s volným dostępem do katedry. Ale jak ochranná služba, a tak, když chodí o tom ochranné služby, ochrany, tak kapitula. Tak i kapitula. To nerada vidí a velmi často je to radostí. Často těch lidí nepřijde. Další problém je návštěva bohoslužeb. Přijde na liturgie. Protože někteří kněží jsou přesvědčeni, že každý vstup i pozdní narušuje bohoslužbu. Čili oni dávají pokyn, přeškádza po prostu liturgii, aby služba zavřela dveře. Dają, czy mówią, żeby ta służba zamknęła drzwi w momencie, kiedy jest już czas. Minister przyszedł nieco później. Minister przyszedł o dwie minuty później na mszę. Praktykujący katolik z całą rodziną. Nie był wpuszczony. Nie puszczono go do katedry. A ten ochrance rzekł, pan kardynał to zakazał. To jest mój trzyletý boj. Wierzę, że się to koniecznie. Może będzie trochę lepiej. Tak asi, tak to bych chtěl vysvětlit tu otázku katedrály. A ještě tady třeba. Na území České republiky v současné době pracuje víc než 200 kněží z Polska. Na terénu celého państwa českého pracuje víc než 200 kněží z Polska. I z katolické arcidiecéze. I z katolické arcidiecéze. A co bych chtěl říct? Jednak pracují. Co chciałbym powiedzieć? Pracują przede wszystkim w tych oblastech, które są sąsiedzi z Polską. Są w sąsiedztwie Polski. Pro nie jest to pomiernie jaksi důležitý moment. Dla nich to jest taki ważny moment. Ja to bym zdradził, omili trochę. To jutro powiem trochę
kazaniu w tej charakterystyce, które... Protože tam je poměrně velký počet smíšených manželství polských dívek, které už pracovali v malých polských dziewcząt, które pracowały w fabrykach odzieżowych. A zostali. A zostali w Czechach. A polskich kněží potom mají určitou oporu. Mají kamín, odovolný, o prázdninách přijíždějí z Polska návštěvy. Čili on má vizity z Polsky. Pak je to důležitá přítomnost polských kněží v klášterách. To je též vážná obecnost polských kněží v klášterách. To je například Praha. To je Praze. Je to přítomnost v Praze i na některých důležitých Czy ta obecność w Polsce, ponieważ jak jsem se zmínil, je zde poměrně dost velký počet polských rodin, které přicházejí za prací, nebo které se prosadili v Praze. Nebo které zaniškali už v Praze. Rovněž tak je tomu na Moravě, v severní části, na Záloží. Na Záloží. Určitě je určitá přítomnost v klášterech v Brně. Co bylo pro českou církev nesmírně důležité, bylo posílení mladší generace. Ta nejmladší pokolení zostalo vzmocněno. Protože my jsme v rámci toho omezovaného počtu měli v rámci toho ograničené líčby 80% kněží v roce 90 měla 65 až 70. Kněží v roce 90, jak upadal komunist, měla ponad 70 let. Čili tato mezera byla vyplněna věkově. Ta přerva zostala vyplněna, ta někde pokolejová polský kněží. Ale co bylo důležité, že kněží od vás měli odvahu? Ale co bylo vážné, že kněží, kteří od vás přijíhali, měli po prostu odvahu. Jít jednat. Do školy. Že přišli i pošli rozmávět do školy. Na úřady. Na úřady. Hledat sponzory. Pošukovat sponzorů. A chovali se svobodně. A zachovali se v způsob volný. Protože pro naše kněze. Pro naše kněže. To bylo martyrium. To bylo martyrium. Já se přiznám, jsem chodil takto v hábitu, nepotřeboval jsem žádný papír prezidentovi, premiérovi, na různé úřady. Ale jak jsem vstoupil do budovy, na mě dopadl strach. Tak po prostu dopadl mě strach. Protože vždycky, když jsme do těchto budov šli, do těch budov. Premiérovi jsem v životě nešel za komunistů, ale pro mě těch úřadů do školy, tak se setkali s výhruškou a zrubikáčem s jakýmž chamským zachováním či s jakým vygražením. V případě vašich kněží tento moment. Ale vaši kněža budou si tady neměli. Jistě, že měli a mají problémy určitým způsobem změny mentality. Myslím, že změna mentalnosti to je problém. Někdy je problém a to je problém právě v klášterech. Anebo i na farách, kde je proboš a kaplan z Polsky. Proboš a vikář z Polsky. Proč? Protože oni spolu stále hovoří polsky. Mezi sobou mluví po polsky. Takže když dáme kněze samotného. Kdy kněze zadáme pojedinčo. Teď jedu po otci Pavlu Šumilasovi. Teraz, jeśli chodzi o przykład księdza Pawła Szumilasa z naszej diecezji. Zna czeski język lepszy niż niektórzy Czesi. Zna lepiej czeski język niż ale i czeską literaturę. Ale też czeską literaturę. A był to on. A to on. Gdy poslanec a starosta miasta Jičín przyszedł prosím nového děkana. Proszę nowego dziekana. Ale jedynie Pawła Szumilasa. Ale tylko Pawła Szumilasa. Przyszedł z prośbą do biskupa w Krawiec Kralowa. No, wiemy, że niegdy z medialnymi kniežimi to nie jest jednoduché, wiemy, ale że... w czarcy biskupie jest to tak, wiemy, że czasami nie jest skutecznie popstar czeskie. Ale ksiądz kardynał, zwracałem się do księdza arcybiskupa Zimonia, mówi, że wiemy, że z tymi księżmi, takimi postaciami medialnymi, no czasami może są problemy, ale ksiądz Zbigniew Czędzik jest taką
postacią popkultury w Czechach. W związku też on ma taki wstęp do politycznej, a kulturnej sceny. Ma takie wejście do obecności na scenie politycznej czy kulturowej, jak i nie ma żadnych książek. Jeszcze się dostawate do problemu, że te media was niekiedy posuwają i tak dalej. Myślę, że jest problem, że media czasami obrażają czy dotykają człowieka. Ale když to zaznělo otce Tomáše Halíka, to on se nedostane z těch sporů, jako se dostane Tomáše Halíka, to Zbigniew Černíš nedostane do tego napięcia. Kde je diplomatická hranice? On kam kde je hranice diplomatická, kde nepovinně? Tolik bych chtěl. Ty to chtěl bych vědět. To staje, my mohli bychom tu rozmowę kontynuować, ale dostaje sygnały, že następni chcą z tej sali skorzystać. Jak gorąco zachęcam do lektury tej książki, ponieważ znajdziemy w niej nie tylko ogromną liczbę informacji na temat sąsiedniego bałtyckiego kraju i narodu, ale również szereg głębokich przemyśleń na temat wiary i wyzwań stojących przed wiarą dzisiaj. Zanim zakończę spotkanie, pan ambasador jeszcze chciał dwa słowa. Tu ojciec Tomasz wyciągnął praskę jezulatko, czyli jeszcze za chwilę będzie o tym mówił. Pan ambasador ojciec Tomasz. Ja serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, ja w Polsce jest takie powiedzenie, że nie należy zaglądać biskupowi w rękawy. Nie wiem, czy ksiądz kardynał je zna. I ja oczywiście obserwuję to bardzo uważnie. Księdza kardynała, który szerokich rękawów nie ma bez marynarce, patrzę na księdza arcybiskupa Zimonia, który też ma te rękawy wąskie. Nie chciałbym wnikać w różne tajemnice Kościoła, ale ja nie mogę się oprzeć, żeby tutaj księdzu kardynałowi, jako uczestnikowi konklawy, nie podziękować za Franciszka. Proszę Państwa, to jest przecież coś tak wspaniałego, że... Ta transmisja, widziałem tam księdza kardynała, który podchodzi, składa to ślubowanie, myślę, co na proszę, prawda? Znam tego księdza kardynała fajnie. I jak ten wybór został obwieszczony, to sobie pomyślałem, no to wspaniale, będziemy mieli księdzu kardynałowi za co podziękować. Dziękuję Państwu za tę klaskę. Ja widzę jako dodał te gratulacje. Chciałem uzupełnić te gratulacje. Jsem si dovolil svaté moci říci, ale stal se svatý Otče malý zázrak. Chciałbym uzupełnić, że wtedy powiedziałem Ojcu Świętemu, że miał miejsce mały cud. Z jezuity je dominikan. Że z jezuity stał się dominikaninem, bo ma białą sutannę. Já bych na závěr chtěl... Chciałbym na koniec bardzo podziękować vám všem, kteří jste wszystkim Państwu, měli trpělivost se mnou. Měli Państwo cierpliwość za mnou. Rovněž tak bych chtěl poděkovat panu Grajewskému. Chciałbym panu Grajewskému podziękować za prowadzenie. Chtěl bych poděkovat panu ambasadorovi a profesorovi Jaskovi Balkovi, jak za předmluvu, tak i za všechno ostatní. Chodí o vstup do té książky, jak i za wiele, wiele rzeczy. Tak i otci Tomáši Dostatnímu. Tomášovi Dostatnímu. Kterého víc lobím, když ho říkám, ty nejsi z Polky, ty nejsi z Polsky, ty jsi z pruského záboru. Česká kronu, že czasami po prostu mě lekko denerguje, mówiąc, ty nie jesteś z Polski, ty jesteś z pruského záboru, z Poznania. Ale především bych chtěl poděkovat. Tak chciałbym przede wszystkim podziękować panu Andrzeji Babuchowskiemu. Panu Andrzejowi Babuchowskiemu. Za trpělivost a velkou práci s překladem. Za cierpliwość i wielką pracę z tłumaczeniem tej książki. Chtěl bych poděkovat za opravdu pro mě velmi milou sošku svatého Jacka. Chciałbym bardzo podziękować również dla mnie za bardzo miłą tą figurkę świętego Jacka. A abych se trochu rewanżował. Żebym trochę mógł pewien rewanż przeprowadzić w stosunku do pana Andrzeja Babuchowskiego. Tak si dovolím mu předat. Tak chciałbym przekazać nejznámějšího českého nejznámějšího českého świętego pražského jezuita, našeho děťátka, pana Jezusa.
abych wysiedlił ten to bonmot. Jeśli mogę wytłumaczyć ten bonmot. Moja první cesta do svobodného světa byla do USA. Moja pierwsza podróż do wolnego świata w czasach komunistycznych była do Ameryki. W lipcu 1989 roku. A jeden Dominikán českého původu, českého pochodzenia, który mówił po angielsku, tak mnie položil otázku. Postawił mi takie pytanie. Kdo je nejznámější český světec? Kdo je nejbardziej znany českým v Americe. V Americe. Říkám, svatý Jan Nepomucký. Mluví, může svatý Jan Nepomucký. Ne. Svatý Václav. Může svatý Václav. Ne. Svatý Jan Nepomuk Neumann. Může svatý Jan Nepomucký Neumann. A odpověď měla. Odpověď už měla. Little Boy of Prague. Všechno vám, všechno vám měla. Państwu bardzo dziękujemy panu Andrzejowi za prowadzenie eminencji, za odwiedziny. Jutro w piekarach, żeby się nie dał zaskoczyć, to może już dziś przygotujemy go na to trzykrotne. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Szczęść Boże! Bóg za was serdecznie dziękujemy ślicznie. Chcę podpisać parę książek, chyba że tam wyjdzie. Na stoisku, na stoisku, proszę, także tam będzie można odebrać dedykację czy podpis. Ja mam również szczęśliwy. Przepraszam za tą małą dyskusję. Gościem naszego wieczora jest też osoba szczególna, pan poseł Radosław Miłosz. Robimy to. Grazie. Proszę. Proszę Państwa, powiem początek. Jeśli możemy, proszę. Wszystkiego dobrego. Serdecznie proszę. Dziękuję bardzo. Witamy serdecznie Jura Różnicy, pani doktor Dawida Krzyżyk. Kardynale. Tak, tak. No, 12 lat temu żeśmy się spotkali tak, tak. Na śnieżce. To no, na pewno, tak, tak. I obiecałem, że 12 lat od tego czasu. Od tego czasu ani razu nie zapomniałem modlić się za księdza kardynała. Dziękuję. I dziennie bardzo. Się modlę i przyrzekam za księdza. Henryk Cudzy. Czas szybko biegnie. Na śnieżce świętego Wawrzyńca. Tak, tak. Serdecznie Bóg za to. Modlitwami zawsze będzie. Proszę Państwa, są też z nami bardzo ważni goście.